Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Słuchowisko Wszyscy Świętują to cykl podcastów familijnych, które powstały w oparciu o książkę Joanny Rzyskiej pod tytułem Wszyscy Świętują. Książkę wydało wydawnictwo Druga Noga, a Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie objęło ją patronatem. Usłyszycie tu opowieści o wybranych świętach na świecie i sposobie ich celebrowania. Jak świętujemy? Dlaczego świętowaniu towarzyszy zabawa i czy zawsze tak jest? Dlaczego podczas świąt przebieramy się, wychodzimy na ulicę i paradujemy i objadamy się bez zastanowienia? I czy wszyscy świętują tak jak my? Nasze opowieści dźwiękowe odpowiedzą na te i inne pytania. Słuchowisko to wspólna podróż po najbardziej oryginalnych tradycjach świątecznych, pielęgnowanych w różnych zakątkach ziemi. Zapraszamy do słuchania. A gdyby tak, rzucić wszystko i ruszyć w podróż? Może dookoła świata? Jestem gotowa. I ja! Możemy ruszać. Walizki już spakowane. Czy wiecie, że codziennie w jakimś miejscu na Ziemi dzieje się coś wyjątkowego? Ludzie wkładają barwne stroje, gromadzą się, siadają razem do stołu, czasami tańczą, cieszą się, bawią i świętują. Takie wyjątkowe dni w różnych zakątkach świata możemy nazwać świętem, karnawałem lub festiwalem. W wielu krajach Nowy Rok zaczyna się od karnawału. Można wtedy robić różne rzeczy, których na co dzień nie robimy. Można krzyczeć, tańczyć na ulicy, śmiać się do rozpuku, a nawet straszyć. Jesteście gotowi? Bo właśnie teraz zabierzemy Was w podróż, abyście mogli poznać wyjątkowe wydarzenie. Chcecie wiedzieć, dokąd się udajemy? Weźmiemy udział w święcie Surwa, które odbywa się w mieście Pernik w Bułgarii. Gdzie jest Bułgaria, spytacie? To państwo położone hen na południe Europy, nad Morzem Czarnym. To właśnie tu odbywa się z okazji Nowego Roku wyjątkowe świętowanie, gdzie ludzie przebierają się i wspólnie przeganiają zimę. Mieszkańcy wsi i miast przebierają się w wyjątkowo wymyślne stroje i maski przypominające zwierzęta. Niektóre przebrania zrobione są całe z włosów i mają do tego wielkie czapki pokryte długimi włosami, uformowane do góry w bardzo spiczaste czuby. Te wielkie czapki i stroje sprawiają, że przebrani w nie ludzie wyglądają jak stojący na dwóch nogach niedźwiedzie. Wszystkie stroje zrobione są własnoręcznie. Praca nad takim strojem trwa cały rok. Przebrania przypominają też inne zwierzęta. Mają rogi lub dzioby. Ozdobione są piórami i skrzydłami. Niektóre z nich są bardzo straszne dlatego, że mają ważne zadanie. Przepędzić zimę. Ich zadaniem jest przegonienie złych duchów po długim, ponurym okresie zimy i pobudzenie świata do życia, dlatego im straszniej wyglądają, tym lepiej. Taką maskę możecie zobaczyć na wystawie Czas Świętowania w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Zobaczycie też tam odświętne stroje, dowiecie się o rytuałach świątecznych i tradycjach w Polsce i Europie. Jak już wejdziecie na wystawę, to na samym końcu po prawej stronie w gablocie ujrzycie dużą maskę, całą pokrytą białym futrem, z rogami jak u byka i nosem zrobionym z rogu. Są w niej otwory na oczy i usta. Nie jest podobna do żadnego zwierzęcia, jakie znamy. Przypomina trochę byka, a trochę niedźwiedzia. Sami się przekonajcie. Ale wróćmy do naszego święta w Bułgarii. Podczas Surwy, zgodnie z tradycją, tylko mężczyźni i chłopcy mogli brać udział w przebieraniu się i świętowaniu. Teraz to się trochę zmienia. Kobiety i dziewczynki też czasem angażują się i biorą aktywny udział w przebieraniu i festynie. Kiedy już wszyscy zgromadzą się w centrum wsi lub miasta, gdzie palą ogniska, bawią się i zaczepiają mieszkańców, wspólnie tańczą tradycyjny taniec choro. Słowo choro oznacza koło. Tańcząc trzeba trzymać się za ręce, tworząc łańcuch. Choro może zamykać się w kółko, ale może też przybrać kształt węża lub zaginać się wedle fantazji osoby, która prowadzi. Podczas tańca słychać śpiew, dzwonią dzwoneczki poprzepinane do strojów. Dźwięk dzwoneczków zwiastuje wiosnę i odstrasza zimę. Słychać gwar. Słyszycie?
Wszyscy hałasują, by odpędzić złe duchy. Chcą pożegnać zimę i powitać wiosnę. Maszerują w pochodzie, tańczą, śpiewają i odgrywają zabawne scenki z udziałem czwórki bohaterów. Przebierańca, baby, czyli starszej pani, cara, czyli króla oraz kapłana, czyli księdza. Podczas zabawy car rozdaje chleb, a w jednym z tych bochenków ukryta jest złota moneta. Jeśli ktoś na nią natrafi, zwycięża i będzie carem podczas zabawy w kolejnym roku. A teraz zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie tłum ludzi przebranych w te włochate stroje i maski. Jest ich bardzo dużo. Wszyscy skaczą i tańczą. A zewsząd niesie się dźwięk dzwoneczków. Tak właśnie świętuje się karnawał i wypędza zimę w Bułgarii, w mieście Pernik podczas święta Surwa. Jeśli lubicie podróże, zajrzyjcie na wystawę familijną To tu, to tam. Opowieści o podróżowaniu, podróżnikach i podróżniczkach w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Będzie można ją oglądać do końca roku. A w następnym odcinku zabierzemy Was do Włoch na karnawał w Wenecji. Do usłyszenia!